Nie masz mi za złe, że cię wtedy zabiłem? Nie bądź głupi. Lisz powiedział mi, jak skończy się nasze spotkanie. Król Lisz wiedział, że cię zabije? Oczywiście. Wybrał ciebie na swego czempiona na długo przed początkiem plagi. Skoro jest taki wszechwiedzący, czemu upiorni władcy mają nad nim władzę? Oni są wysłannikami tych, którzy stworzyli naszego pana, władców płomieni z płonącego legionu. Czym jest ten legion? To wielka, demoniczna armia, która podbiła już wiele światów. Dziś demony pragną, by i ten świat stanął w płomieniach. Stworzyły naszego pana, by przygotował dla nich drogę. Zaś zadaniem upiornych władców było dopilnować, żeby mu się powiodło. A więc zaraza w Lordaeron, cytadele w Nordrend, rzeź elfów, to były tylko przygotowania przed wielką inwazją demonów? Tak. Z czasem zrozumiesz, że cała historia została ukształtowana przez zbliżający się konflikt. A teraz chodź. Mamy sporo do zrobienia. Czy nie czas, byś opowiedział mi o drugim etapie planu, Liszu? Naturalnie. Pierwszą fazą była plaga. Miała zniszczyć wszystkich przeciwników Legionu. Na przykład siły Lordaeronu i wysokie elfy. Właśnie. Teraz trzeba wezwać władcę demonów, który da sygnał do inwazji. Dokąd zmierzamy? Nieopodal jest obóz orków z klanu Czarnej Skały, którzy podtrzymują działanie Bramy Demonów. Przez nią nawiążę kontakt z władcą Legionu. On powie, co robić dalej. Legion zesłał umarłych, żeby poddać nas próbie. Niech zwycięży klan Czarnej Skały! My, orkowie, jesteśmy prawdziwymi sługami Płonącego Legionu. Nieumarli są tępi i słabi, nieczyści. Twoi bracia, dzikusie, nie podołali powierzonemu im zadaniu. Wy także musicie zniknąć z tego świata. Smokach król Lisz znajduje szczególne upodobanie. Bestia odda nam nieocenione usługi. W rękach jakąś księgę. Jest magiczna? To tajemnice demonologii. Takie same księgi mają też pewnie inni dowódcy orków. Spotkałem już wcześniej orków oddających cześć demonom. Jaka jest ich rola w tym wszystkim? To młodzieńcze, bardzo zawiła sprawa. Dość powiedzieć, że nie są już w łasce Legionu. Wach, Gold! Zaraz wyląduję!
Horus stoi na straży bramy. Pokonaj szybko orków, abym mógł przywołać władcę demonów. Zrozumiałe. Barbarzyńcy zostali zniszczeni. Brama demonów jest twoja, Liszu. Wzywam cię, o Archimondzie. Twój pokorny sługa błaga o posłuchanie. Wypowiedziałeś moje imię, mały Liszu, więc przybywam. Jesteś Kel'Thuzal, prawda? Tak, o wielki. Jestem tym, który cię przyzwał. Doskonale. Musisz teraz odnaleźć pewną księgę. Jedyną ocalałą księgę czarów Mediwa. Ostatniego strażnika. Tylko jego inkantacje mają moc zdolną sprowadzić mnie do waszego świata. Gdzie mamy jej szukać, o wielki? Jedźcie do miasta śmiertelników zwanego Dalaran. Tam właśnie znajduje się księga. Za 3 dni, oświciel, wezwiesz mnie znowu.